Cześć kochani wieśniacy. W dzisiejszym filmie będziemy przeprowadzać zbiory szpinaku i oprowadzimy Was krótko po szklarni. Jak wiecie, na szpinak wiosenny sezon jest bardzo krótki, ponieważ bardzo szybko wybiera w pędy kwiatostanowe. Dlatego trzeba go zbierać na bieżąco i ewentualnie mrozić i zjadać. Niedawno byliśmy na pięknym konwencie słowiańskim, było cudownie, ale coś kosztem czegoś. Wystarczyło nie być dwa dni na działce, żeby kapusta padła, dwa piękne słoneczne dni. Także widzicie, zawsze ta zasada coś za coś jest aktualna. Będziemy ratować, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj mamy stado rzodkiewek. I właśnie będę dzisiaj już przerywać. Co jakiś czas to robię, właśnie na bieżąco. O, tutaj mamy samosiejki aksamitek. Tam mamy piękną rozsadę sałat. Tutaj właśnie padnięte te kapusty. Najgorzej dostała kapusta wczesna. Tutaj zobaczcie, jaki mamy zielony przedplon. A jak wiecie, pomidory uwielbiałem pokrzywę, także to się też nie zmarnuje, bo pójdzie później na gnojówkę. Tutaj mamy piękną, piękną pietruszkę naciową, która też wybiła w pęd, także trzeba zbierać, siekać i mrozić. Tutaj trochę rzodkiewek. Tam właśnie pełno szpinaku, cebuli. Tutaj rozsad. No i zobaczcie, dwa dni w pełnym słońcu były niepodlewane i niestety padnięte. Nie mamy możliwości tutaj jeżdżenia codziennie, nawet co drugi dzień, tylko średnio co 4 dni. No najgorzej ma ta kapusta, już ją podlałam, ale nie wiem czy się dźwignie. No zobaczymy, bądźmy dobrej myśli. Najlepiej poradziły sobie tutaj kalafiory. Tutaj te astry też no, nie wyglądają najlepiej. Natomiast szczowia i melisa oraz szczypiorek jest w miarę. Tutaj rozsada cebulowych, pory wczesne, pory późne i cebula czerwona. No, natomiast sałata sobie poradziła z suszą, nic jej nie dolega. Wygląda jak taki sałatowy dywan. Pięknie. Tutaj tak samo. Tutaj mamy sałatę dębolistną. Tutaj rolo rossa. Tutaj sałata zielona krucha. Tutaj właśnie starsza dębolistna. Tutaj starsza krucha oraz masłowa królowa majowych. Bardzo ładne. I tutaj mamy zieloną cebulkę. Oraz dywan z koperku. Hejka! A tutaj w międzyczasie Pawełek zrobił sobie taki warsztacik. Robi tutaj różne rzeczy. Tu ma herbatkę z melisy, pokrzywy. Z drewnem. Pokaż Pałku, co już zrobiłeś. Tu ma klej na gorąco, wiertarkę. Tutaj mamy projekt lasu, jak zrobić, ale jeszcze nie jest gotowy, bo nie jest przyklejony. A tutaj zrobiłem już jeżyka. Jeżyk. Ojej. No, zakleimy zaraz. Doklej się. Tak, na takiej podstawce. Pawełek zrobił jeżyka. A teraz las, tak? No. Pogoda dziś nie za ciekawa, bo pada. Więc Pawełek sobie siedzi. I majsterkuje, tak Paweł? Tak. A my do szklarni.
Każdy coś robi, nie? Dobra. Jerzyk śliczny. Będzie mi przypominał o Jerzyce. Może to być mój? Dla mnie? Okej. No, dziękuję, synu. Także tak wyglądają nasze zbiory. Popatrzcie. Już takie pęczki co chwilę zbieramy. Także warto. I tutaj mamy całą miskę ogromnego szpinaku oraz zielonej cebulki. Powstanie z tego pyszna sałatka, sosy i zobaczymy co jeszcze, bo pomysły pewnie zrodzą się na bieżąco. Także mam nadzieję, że takie krótkie odcinki również Wam się podobają. I do następnego odcinku. Pa!